Witam! W tym poradniku po raz drugi zaprezentuję tablet Lenovo Tab 2A70F. Poprzednio pokazywałem, miałem Androida 5.0 Lollipop, ale powróciłem do 4.4.2 KitKat. Już mam teraz Android 4.4.2 KitKat. Wszystko pobrałem z zainstalowałem kilka rzeczy i wyodrębniłem w komputerze. Wszystko podłączyłem do laptopa. Jak zdobyłem OK, to odłączyłem. Wszystko zamykałem, włączałem tablet. Musiałem długo czekać na był napis Lenovo zadowolony, bo co? I się pojawił pojawił się po tym długim ten ustawienia podstawowe. Tu mamy głośnik, zdaczek napis Lenovo, aparat przedni, włącznik, głośność, gniazdo micro USB i mini jack. Tu mamy slot, kartę SD, tutaj mamy zaślepkę. Tu jest, w tym jest karta micro SD. Ale niestety nie zbiera troszkę palców. Mam takim, że tab jest pokryty pokrytą powłoką. Lenovo jest ten napis Lenovo jest delikatnie obtarty, delikatnie wytarty, dolby, ale nie widać tych kropeczek malutkich. Mamy moduł GPS, Wi-Fi, Bluetooth posiada, mikrofon mamy. Tablet mam włączony, teraz zobaczymy jak to się uda. Tu mamy data i godzina, budzik, karta, Google, pogoda, Gmail, kalendarz i Google Plus, takie wiadomości. Tu mamy powiadomienia, Bluetooth, budzik, Wi-Fi, i bateria. Tu mamy, kiedyś miałem odblokowanie ekranu, przesunięcie palcem, teraz zmieniłem na wzór. Tu mamy, jak przesuwa w górę, to się pojawi Google. Teraz odblokuję. Tu mamy powiadomienia. Tu mamy Security HD. Security zawsze cię chroni. Tu mamy przyspieszenie aplikacji, blokada reklam, menu aplikacji, uprawnienia. Tu mamy jeszcze ustawienia, WLAN, Bluetooth, lokalizacja, tryb samolotowy, profile dźwięku, jasność, autoobracanie, Dolby Audio, budzik i ekran CAST. Tu mamy Syncit HD. Mamy Share It. To jest taka aplikacja Share It. Mamy ustawienia. Zobaczymy w informacje o tablecie. Pojawiła się aktualizacja systemu, ale już nie będę aktualizował systemu. Zobaczymy w informacji o wersji. Tu mamy numer modelu Lenovo Tab 2A70F.
wersja systemu Android 4.4.2, wersja jądra 3.4.7, numer kompilacji T280F z 00.0.0.4.1, 150112 ROW, CPU 4.13 GHz, pamięć RAM 1 GB, pamięć tabletu, łącznik 8 GB. Wersja oprogramowania T280F 150112 i wersja sprzętu Lenovo Pad T280F. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu jest taki Android 4.4.2. Tu można tak robić, pograć sobie z ki Android. Tu mamy WLAN, multimedia skonfiguruj, połączono. Tu mamy więcej. Klip samolotowy, tethering i punkt dostępu i VPN, internet USB, udostępnianie internetu komputera przez system Windows przez kabel USB, ale niestety nie istnieje. Mamy profile dźwięku, ogólne, wiciszone, spotkanie i poza domem. Wszystko. Zobaczymy przeglądarkę plików. Tu mamy coś takiego. Tu mamy YouTube. Można oglądać Full HD. Włącza na przykład Sambodię. Zobaczymy w radio FM, tylko trzeba podłączyć słuchawki, żeby radio słuchać. Tu mamy pogoda Lenovo, a to jest zegar. Teraz pogoda Lenovo. W Kaliszu mamy te, tu jest pokazane temperatura 18 stopni Celsjusza. Tu są dni tygodnia. Dzień i noc. Temperatura powietrza. Można wyszukać, jak je, poza Kaliszem można. Można dodać, wyszukać na przykład Konin, czy Warszawa, czy Wrocław. Tu mamy Gmail, Google Plus, muzyka Play, filmy Play, książki Google Play, wiadomości, gry Play, dysk, HowGox, wyszukiwanie, ustawienia Google i Google. Zobaczymy w galerię. Tu możemy zobaczyć zdjęcie. Tu można wideo. No, aparat zobaczymy. Tu można zrobić zdjęcie, można nagrywać. Tu jest takie zdjęcie czy wideo.
Sklep Play. Zobaczymy jeszcze. Można zaktualizować aplikacje wszystkie. Wyszukiwać, zainstalować aplikacje. Możemy jeszcze zobaczyć. Tu jest takie, tu jest Wi-Fi, Bluetooth, lokalizacja, tu jest jakieś i jasność. I do tego tu mam kontakty. Tu można jeszcze dodać takie aplikacje, tapetę zmienić, menedżer ekranu, ustawienie pulpitu i ustawienia. Tu jest takie pozostałe aplikacje do używania. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów.